Witam serdecznie, z tej strony Karokser, zapraszam do nowego materiału z gry Gothic 3 na modyfikacjach Gelfort. Powiedzmy więcej o buntownikach. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Mhm. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. Dobra. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy, ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu bogu. Mm-hmm. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoi. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. Okej. Okay. Co się teraz stanie z farmą? Gdy tylko pojawiła się plotka, że zniszczyłeś obóz orków z gospodarstwa, powiedzieliśmy o tym pewnej osobie. Prawdopodobnie poszedł na farmę, nazywa się Brand. Porozmawiaj z nim, kiedy go spotkasz. Zapewne będzie potrzebował twojej pomocy. Dobra, pohandlujmy. Pokaż. Dobra, i odblokowaliśmy sobie możliwość handlu, na szczęście. Lekki pancerz buntownika. O, fajne. Ale ten myśliwego chyba lepszy był. Miał 30-36, a tylko 1500 droższy. Więc myślę, że nie będziemy. Łuk armijny. No ten łuk armijny to tak fajny by był, ale na razie to tak chyba nie bardzo. Co możemy sprzedać? Czapę możemy sprzedać. Tutaj jakieś pierdoły z tych orków. Bełty. Orkowe kuszywo. Bełusz złota. Pohandlujmy. Okej. Okay. Udamy się do kolejnych handlarzy. Zobaczmy, co ten chłopek roztropek dla nas ma. O, 60 sztuk złota udało nam się ukraść. 11 fiolek. Bardzo ładne. Ooo, jakie tu zbrojki magiczne. Płaszcz ognia. Ciekawe. Różne mikstury. Siły. To są... O, myśliwska, czyli to są mikstury stałe. Na pewno w to też będziemy chcieli zainwestować. Dołóż złoto. Dobra, ja mam pomysł. Od razu prześpimy się dwa dni. Żeby móc korzystać z oferty tego handlarza tam w tej dziurze w ścianie. Ciekawe, co nam zaoferuje. Dobra, tutaj sobie zrobimy taki skrócik. Jak, arsenał uzupełniony? Pokażesz mi swoje towary? O tak, dzięki Nosowi nie mamy już problemu z ekwipunkiem. Mogę ci zaoferować broń o długim zasięgu, a nawet tarczę. Zobacz sam, może coś ci się spodoba. Dobra. Silna smocza tarcza. Fajne by było. Ale myślę, że chyba nigdy tego nie założymy. No, taki kordelasik to też by był całkiem. Rapier ma obrażenia 105, a to ma 160. Nie no, to bez porównania. Prawda, zasięg jest mniejszy, ale nie wiem, czy ten zasięg aż tak nas ustawia. Leaf, jesteś wolny. Dzięki. Pokaż mi swoje towary. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Jak się nazywa buntownik? Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Nie powiem ci, kto to jest. Jak się... Jesteś w porządku. Działa wśród niewolników z Cape Dan. Mam nadzieję, ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie... Dobra. Niemożliwe. Norris? Za ciężkie. Owy chamy. Stój, złodzieju! Nie! Przestań. Oho. Zobaczmy, czy coś się stanie. Nie.
No nie, no gościu, uspokój się. Więc jednak cię dorwałem. Dobra, pobijemy go i zobaczymy, co się wydarzy. No, chodź. O kurwa. To teraz sobie narobiłem chyba bałaganu. Nie ma tu nic więcej. Dobra, ja mam pomysła. Amnezja. Myślę, że takie zaklęcie może się okazać tutaj pomocne. Ale wstawaj, gościu, ja mam tutaj ważne rzeczy do załatwienia, marnujesz czas widza. Hopsa, hopsa, dawaj. Zaprzestań używać magii. Co to było? Powiedziałem, odłóż broń. Pohandlujmy. Dobra. Okay. 213 strzał. Łuk gońca leśnego. O kurde. Ostra strzała, przepis. Połóż złoto, kupimy to. Mniejsza. No takie łuczywo to, jak złoto. Jak wygrać na loterii. I to myślę, że na długi, długi czas by nam styknęło. Teraz błagam, żeby tylko to wioło. Jednak cię dorwałem. Noż kurde! Dobra. Nie no, muszę wczytać grę, bo tu się jakaś patola zadziała. No, chodź. To musimy... Ani kroku. Tylko jeszcze parę. Ale ani kroku. Okej. Okay. Nie ma tu nic więcej. Jeszcze raz amnezja. Dobra, przyszedłem tutaj jeszcze tę skrzynię wziąć, a tu widzę, że jest ta chmara jelonków do upolowania. O jest. Tam jelonek, tu jelonek. Jezus Maria, muszę się skupić, bo ja marnuję te strzały. A to nie jest nieskończona ilość. Dobra, full focus. Okej, okay, możemy sobie darować. Jelonek ustrzelony. Fajnie, bo to dużo mięsa. Zacznijmy od początku. Złamany. Pędzenie z... Ojeju. Wow, ale to są fanty drogie. Warto. Kurczę, warto było tryhardować, żeby tego złodziejstwa się nauczyć. Co jest? Czemu go nie trafiło? Serio? Dobra, mniejsza. To upolowaliśmy to nasze. Siema jeleń. Ten jakiś w ogóle nie... Nie no, z takiej odległości nie trafić to jest wstyd, nie? To trzeba wyciąć. Dobra. Myślę, że fajnie. Jeszcze podejdziemy sobie do tego Marlo. Z tego względu, że chłop tam chyba wytrychy sprzedaje.
A przy tych lepszych zankach to będzie mi się chyba to trochę łamało. O, i przy okazji tutaj korzeń leczniczy, który jakoś nam umknął. Uważaj na siebie. Ty kim jesteś? Zapiszmy grę. Super. O, właśnie, wytryszki. Potrawka z grzybów. Smażona ryba, wóda. Wyrażamy przepis na wódę. Mam ja tą potrawkę z chrząż. Nie, to jest gulasz grzybowy. Chyba możemy chociaż... Dobra, zainwestujmy, co nam? Okej. Okay. Dołóżmy złota. Pięknie. Nowe przepisiki. Teraz cofniemy się do wejścia do Ardei. I pójdziemy pogadać z tym typem, o co mu chodzi z tym dzikiem. Zabiliśmy przecież tego dzika, a on tam marudzi. Że niby... Ten, że niby tego nie dokonaliśmy. Więc idziemy tutaj skonfrontować się z tym zjebem. Bad, nie Bill. Powiedział mi, że nie wykonałem zadania. Co ty na to? Mogłeś zabić dzika, ale potem sytuacja się pogorszyła. Jak to pogorszyła? Najprawdopodobniej ten dzik nie był zwyczajny. Po zabiciu go w nocy zacząłem mieć koszmary. Teraz nie mogę się wyspać. Każdej nocy w moich snach przychodzi do mnie przerażający dzik. Jest gorszy niż poprzedni. Jego kły są ogromne, a oczy oszalałe. Lepiej nie zbliżaj się do tego dzika. Nie mam pojęcia, co robić. Kto może wiedzieć? Może lokalny alchemik może ci coś powiedzieć. Jest bardzo mądry, wie chyba wszystko. Dobrze, zapytam go, może jakoś pomoże. O, i tu przy okazji jak z tym dziadem chyba mieliśmy zagadać. Dzień dobry, wyglądasz na wykończonego. Stało się coś złego? Może to będzie szczęśliwy dzień, mój przyjaciel. Nie sądziłem, że ktokolwiek może mi pomóc. Byłem gubernatorem miasta Cavedon, zanim przybili orkowie. Ledwo udało mi się przed nimi uciec, teraz się tu ukrywam. A czego ode mnie oczekujesz? Zabij orków w Cavedon. Jeśli to zrobisz, pomożesz mi wrócić do łask. Zobaczę, co da się zrobić. Mam taką nadzieję, mój przyjacielu. Muszę już iść. Żegnaj, mój przyjacielu. Dobra. I musimy się cofnąć do wioski. Widzę, że jakaś mądra osoba zrobiła to, żeby te runy nie zużywały magii. Jeszcze pamiętam, że jak tego, że jak grałem kiedyś na starym komputerze w Gothica trójeczkę. Solidny gulasz, o, to może być coś fajnego. Że grałem w Gothica trójeczkę, to po tej teleportacji to z pół minuty mi postać chyba ładowała. Dobra, idziemy do alchemika, A więc tędy i tędy. I zobaczmy, co mądrego nam... A, mieliśmy mu ten przepis ogarnąć. Dobra. To jeszcze przy okazji to zrobimy. Widzicie, ile z głowy za nami wyskakuje? Gdzieś na dachu. Dobra, to chyba ta kartka. Tylko jak tam wleźć? Oho. Nie. O. Dobra. Zaginiony przepis. Elo. Szybko, łatwo i przyjemnie. Lecimy sobie do ziomeczka. Florenta. To twój przepis? Tak, bardzo ci dziękuję. Oto mikstury. Przydadzą ci się. Mikstury lecznicze, many, dwie mikstury wytrzymałości. No dobra, za takie gówno to jest chyba worth it. Czy wiesz, jak pozbyć się koszmarów? Rybak mieszkający w pobliżu plaży ma problemy ze snem, nie może się wyspać. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Jedno jest proste, a drugie trudniejsze, ale warte zachodu. Które wybierzesz? Lubię mieć podgórkę, co muszę zrobić? Musisz walczyć z koszmarami tej osoby, jeśli ci się powiedzie, nie będzie już miał problemów ze snem. Jak to zrobić? Najpierw musisz przygotować wywar na senny. Składniki są dość powszechne. Myślę, że możesz się łatwo znaleźć. Potrzebuję tylko mikstury zdrawiającej i dziwnego grzyba. Kiedy je zdobędziesz, wróć. Dobra. Mam niezbędne składniki na wywar na senny. Świetnie, daję tutaj. Teraz wszystko zależy ode mnie. Szybko sobie z tym poradzę. Zobaczmy, spokrójmy grzyba, dodajmy to tutaj. Wszystko wymieszajmy, gotowe. Należy się 500 monet. O ty mendo. Coś ty sobie myślał. Każda praca kosztuje. Płacisz czy nie? Dobra. Proszę bardzo. Oto wywar. Co mam zrobić z tym wywarem? Uśpij rybaka, użyj tego zwoju lub zaklęcia.
Musisz mieć ze sobą wywar na synek. Gdy rybak zaśnie, wypij eliksir, a trafisz do jego snu. Pamiętam, weź ze sobą jakiś kamień teleportacyjny, inaczej nie będziesz w stanie wrócić. Będą w stanie przetransportować cię z dowolnego miejsca, nawet z wnętrza co do tego snu. Bez kamienia utkniesz w śnie na zawsze. Pamiętaj, koszmary to niebezpieczne miejsca, mogą ci w tym pomóc tylko magia lub ponadprzeciętne umiejętności. Zapamiętam to, dzięki za pomoc. Pokaż mi towarki, o, kolejne mezureczki. Może sobie trochę coś tam znaleźliśmy. Dokrawcimy. 6 miksturek. I 7. Dobra, mamy fajny zapas. Tylko teraz skąd ogarnąć dwój snu? On nie miał. Pamiętam, że ten mag też nie miał. Kevdan nie kojarzy, żeby ktoś miał, więc pewnie z jakiejś skrzyni trzeba będzie to ogarnąć. Więc chyba teraz jesteśmy na etapie rozwalenia tego obozu orków number 2. Więc idziemy sobie tutaj. I będziemy strzelać. Do naszych tutaj ulubieńców zielonoskórych. Dobra, może wyczyścimy sobie troszkę drogę. Coś ciebie dropi. Żądło krwiopic. A jakieś skrzydełka, coś? Halo? O, ile tu roślinek niezebranych. No tak nie może być. Pojedynczy wilk chyba. To w sumie też możemy sobie ubić. Co jest? Przeleciało przez niego. Jaki hardy. Wow, wow, wow. Co ty? Gryzaku, ty niedobry. Kolejne roślinki. Co mnie goni? Zostaw mnie, czymkolwiek jesteś. Cholerne dziki. Okej. Okay. No dawaj, dzika zabijemy. Chodź tu, gnoju. Expa. Dwa razy skóra dzika? Z jednego dzika dwie skóry lecą? Powiem wam, że całkiem ciekawe zjawisko. O, gobinia jagoda. Kurczę, sporo tych wilków tutaj. Ale tam są jakieś kuferki. Dobra. To chyba jedyny strażnik tego tutaj obodziku. Chyba, że te tutaj się zagrują. Nie ma tu nic więcej. Ale lepiej, żeby tak się nie wydarzyło. Złamany. Oho. Złamany. Okej, udało się. Mikstura lecznicza, ruda. Ostry bełt. No dobra, to był dupny drop. Ale mniejsza z tym. To jest ziomeczek jakiś. No kurde. Te cholerne dziki. Jak się synchronizowaliśmy z tym cholernym. A masz. Tobie już podziękuję. Ale ekspa mogłeś nie grać. O co chodzi? Uważaj na siebie. Na terenach na wschód od Vanguardu roi się od orków. Są ich całe stada. No i co? Wiesz, nie są zbyt przyjacielscy. Szukają tylko okazji do bitki. Jeśli cię zauważą, przerobią cię na karmę dla psów. Nauczysz mnie o polowaniu? Nauczyć polować? Pewnie, ale nie za darmo. W dzisiejszych czasach trzeba myśleć o sobie.
Jeśli przyniesiesz mi mięso jelenia ze wschodu, nauczę cię kilku sztuczek. Jak sądzisz, to uczciwa propozycja? Dobra. Potrzebujesz w czymś pomocy? Oczywiście nie za darmo. Skoro zapytałeś, to czemu nie? Niedaleko jest jaskinia z topielcami. Od czasu do czasu wychodzą z niej i płoszą zwierzynę. Pozbądź ich, a podzielę się z tobą częścią moich zapasów. To z nagrodą pieniężną. Jeśli zajrzysz z nich skórę, to kupię ją od ciebie po podwyższonej cenie. Dobra. Przyniosę ci. Dobrze. Jeśli orgowie zauważą cię poza Vanguardę, jasne. Dobra. Zajmijmy się tym twoim problemem. Okej. Chyba o to jelenie chodzi. Dobra, trzeba się tu będzie skupić mocno na tym, co robimy. Drugi jelonek. Zapiszmy grę, bo tu kurczę ta okolica jest jakaś niebezpieczna. Zobaczmy, jak z tymi ścierwojadami. Czy one będą mi na hita schodziły? Tak jest. Albo i nie. Ale dobra, w miarę się udało. Dobra, wracają te puchliwe jelenie. Na spokojnie, niech się cofną ile się da, bo tam jeszcze jeden był. I się gdzieś... Kurde... Zgubił. Dobra. Zabijmy tego. Zapiszmy grę. O kurde. O kurde, powiem wam tak na ryzyku trochę. Złamany. Dobra, dawaj mi te panty. Okej, okay, fajnie udało się spacyfikować tego ścierwojadka. Pytanie za 100 punktów. Gdzie te jelenie? Bo póki co to ja widzę tu same ścierwojady. Zdychaj, poczwaro. Halo, jelonku. Kurde, te krwiopijce wszędzie. Takie pochowane w tej trawie. Jezu, kolejna jakaś watacha. O, ale to jest dragrot. Tutaj jakieś te pierdółki. Gdzie te je... O, są puch. Kurde, ile tych wilków. Muszę to... Nie mogę tego zepsuć. Nie, laguj mi teraz gro. Nie. Cholera. Jasna.
O, trzeba będzie poćwiczyć to strzelanie. Dobra, jest puchliwy jeleń. Dobra, oj, do 160 okrot dobiliśmy, równiutko. Pięknie. Dobra, wracamy się do tego typa. Kurde, patrzcie, ile tych wilków tu biega. To jest niebezpieczne. O, jeszcze sobie krzywdę zrobiliśmy, zajebiście. Dobra. Tutaj roślineczka jakaś fajna. Wilcze ziele. Ognista pokrzywka. Dobra, dobra, dobra. Oj, tego... Siema, Chrisu. Zabiłem jelenia. Zabiłem jelenia. Dobra robota. A co z mięsem? Proszę, kilka kawałków. Proszę, kilka kawałków surowego mięsa. Świetnie. Bardzo dziękuję. I co dalej? To co robić tak właściwie? Jestem łowcem. Nawet nie spytaliśmy. Z tego, co zdołam upolować na wybrzeżu. Mieszkasz tu zupełnie sam? A czemu nie? Nie czuję się zniewolony przez orków. Bandyci też nie pozwalają sobie wejść na głowę. Atakują każdego w zasięgu wzroku. Jest jedno miejsce, od którego powinieneś się trzymać z daleka. Vanguard, stolica na północy. Stacjonuje tam cała armia. Na twoim miejscu nie zbliżałbym się tam zanadto. Rozumiem. To już wiem od ciebie. Naucz mnie. O. Pokaż mi, jak musi... Zajebiście. Pokaż mi duży zań cel, kiedy już... Łowcą orków możesz mnie nauczyć? Co to potrzebuje? 175. Plus 10 punktów. Czyli musielibyśmy wbić... 15... 2 poziomy. 3 poziomy. Najlepiej to 4 poziomy by było wbić. I tak, nauczyć się łucznictwa. Łowcy orków. Podbić sobie zdolności złodziej... Te, nie złodziejskie, tylko te do... O, to jest coś. Podoba mi się to. Bardzo. Masz sporo pieniędzy, więc może troszeczkę posprzedajemy sobie tych trofeów. Coś jeszcze? Chyba nie. To chyba wszystko, co byśmy chcieli. Dołóż złotka. Kupiący udziec z dzika. Można w sumie wziąć za 20, to nie. Pieczone mięso jelenia. Kompot jagodowy. Gulasz dziczyzny. Dawajcie. Dołóż złoto, handluj. Okej. Pięknie, pięknie. Zobaczmy, czy to tutaj się robi te przepisy. Nie. Czy to jakaś kuchenka jest potrzebna, czy co jest potrzebne? Okej. Okay. Zobaczmy. Krwiący udziel dzikowy. 20% mana, 15% wytrzymałość. Spoko. No, nawet. O! Marchewka potrzebna, wino. Pieczone mięso jelenia. Krupiący udziec z dzika. A, tu buliony trzeba. Więc przydałby się też przepis na bulion. Solidny gula. O! To jest coś. Potrawka z grzybów. Też fajne. Dobra, czyli wina będziemy chcieli skupować, na pewno. Okej, okay. Ale my wrócimy się... Jeszcze tutaj sobie popatrzmy, czy coś ciekawego znajdziemy. Oprócz wilków. Przecież wilków to jest cała plaga. O, tu znaleźliśmy skrzyneczkę. Zacznijmy od początku. Trochę bełtów. Sen! Mamy zazwój snu. Zajebiście.
Będziemy mogli wykonać to zadanie w Ardei. O. Więc idziemy, rozdupszamy tych orców tutaj. Roślin. O, i szczawi królewski. Mniom, mniom, mniom. Gryź glebę. Lamusie. Dobra. Fajnie. O, i tu jakaś skrzyneczka? Nawet dwie. Nie ma tu nic więcej. O, proszę. Tutaj czterech orków, tylko coś mi nie pasuje. Chyba znowu jakiś modpis nie zaczytał. No ale przy tej ilości już na pewno nie będę jeszcze raz tego resetował. Bo z tego co pamiętam, to było trochę więcej tych orków. Jakieś jeszcze ochroniarz kroga czy coś takiego, ale już mówi się trudno. To pewnie nie będzie moje jedyne podejście do Gothica 3, więc będzie można na różne sposoby sobie kombinować. A nie, jest gwarcista Clock. Aha, no to nie. Może to wtedy błąd, który miałem, bo na przykład z dubli miałem trzech w tawernie. Tutaj było dwa razy więcej orków. Je kombinowałem jak koń pod górę, a tu się okazuje, że... Powiedzcie mi, że wy wszyscy jesteście kusznikami. O, właśnie. Jest sytuacja, w której chcieliśmy się znaleźć. Dajmy tamtym trochę odejść. Panie gwardzisto Clock. Czy to są... To jest ten patrol, który mieliśmy zniszczyć? W sensie, no jakąś chustę tu nie by mieli mieć, tak? Dobra, cofnijmy się. No chodź. No nie dwóch. Wracaj do domu, gościu tam. Oho. Dobra. Pomóżcie mi. Halo. Urwę cię. O Jezus Maria, ale mnie pizgnął. Dobra, ale skupili się na... Może tak orka byś zaznaczył? Dobra. Okej. Pierwszy pokonany. Trzymaj się, milicjancie. No nie. Cholera jasna. Nie chciałem zaatakować tego typa. Brenton, przykro mi. Niezmiernie mi przykro, ale... Co zrobić? No, żeś się napatoczył. Jezu, już mi się bałem, że się zabiliśmy. Stać! Ktoś mor... Nie ma... Dobra, spoko. A, tam się... Dobra, w sumie też tam się jeszcze jakieś orki ostały, ale się przyśpimy. Nie będziemy marnować tych miksturek. Następnego poranka. I idziemy dobić resztę orków. Proszę bardzo, tu kolejny szczawik. I ognista jagódka.
Został jeden zwiadowca. Jeżeli uda nam się jakoś tak trafić. Ojejku. Nie ma szans ze mną. Jestem mobilny niczym pantera. Łez. Pięknie. Ale teraz pytanie, gdzie tu jeszcze jeden orkowy patrol jest gdzieś? Mówi, że gdzieś na wybrzeżu. A, może gdzieś tam od Cape Dawn? Nie wiem. Ale idziemy zameldować. Witam, panie Galport. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto Dobra. Pokaż mi. Czy coś tutaj się zmieniło w postaci strzału? Strzał 118. Zajebioza. Moglibyśmy niby rapier kupić, ale niewiele więcej potrzeba i z tego kordelasa można korzystać, więc myślę, że damy sobie radę bez. No, 443 strzały. Okej. Okay. Teleporcik do Ardei. Idziemy ogarnąć tego rybaka. Bo to jakieś... Kolejny szczaw królewski, ja nie wiem, one specjalnie dla nas rosną, czy o co tutaj chodzi, bo nie do końca kumam. Zapiszmy. Nie wiadomo, co tu się wydarzy. Zostaw mnie w spokoju. Przestań używać magii. Co jest? Co tu się dzieje? Halo? Halo? Kulczasty dzik jakiś. Och, to o co tu chodzi? Gdzie jest mój krwpłynek? Ojojojoj. Ooo. Gdzie są moje itemy? Co tu się dzieje? Ciemno jak w dupie. Czmarny klucz. Skrzynia koszmarów. Tu jest, są całe nasze fanty. O, jest. Czemu tu się tak stanęło? Ja pierdziele. Większa mikstura lecznicza. O. O. No dobra. Wyjdźmy. Stąd. Ale to było dzikie. Cyk. Bill. Rozwiązałem twój problem, możesz teraz spać spokojnie. Dzięki, to dla ciebie, może się przydać. Ubranie rybaka, o! O! Wytrzymałość plus 25, gorsze... statystyki defensywne, ale to i tak gówno nam daje, a tak to przynajmniej dużo więcej wytrzymałości mamy. Tym mieczem też mamy dużo więcej. Odłóż broń. Jesteś mądrzejszy niż się zdaje. Jesteś mądrzejszy Dobra. Niż się zdaje. Kim jesteś? Nazywam się Bud, Bill i ja jesteśmy ostatnimi rybakami w Ardei. Co możesz powiedzieć na temat twojej pracy? Bycie rybakiem w tej części kraju to bardzo zły pomysł. Wszystko z powodu Cape Crabów z Cape Dawn. W porównaniu z nimi nasze ryby są niewiele warte. Czym są Cape Kraby? Nie mów mi, że nie słyszałeś o Cape Krabach. To rarytas pochodzący z wybrzeża, taki jak cydr. Niestety oba pochodzą z Cape Dawn, cholera. Rybacy z Cape Dawn mają wyłączność na połów tych durnych krabów, dlatego są tak zadufani w sobie. Ale teraz ich łodzie są zniszczone, pewnie chłopcy nie są w stanie tego znieść. I dobrze im tak. Jak leci? Fatalnie, musimy mieć te cholerne żółwie, nie mamy nic porządnego do picia. Dodatkowo w okolicznych krzakach kręcą się rabusie Ortegi. Rabusie Ortegi? Ortega był farmerem prowadzącym ziemię. Dobra, to wiemy. Tu nic ciekawego. Okej.
To wykonaliśmy tu kłeściwo. Do poranka. Idziemy ogarnąć Cape Kraby. Bez kitu, a może jak na wybrzeżu to miał na myśli, że tutaj jest gdzieś ten orkowy patrol. O kurde, piraci. Dawać nasz łup, gnoje. O jest. Ani kroku dalej. No, 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 chodź, 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 chodź. Piratku. No weź, przestań z tym łukiem. Ciekawe, czy te strzały tam będą leżały. Dobra, jeszcze myślę kawalątek. Okej, okay, myślę, że można go tłuc za chwilę. Dobra. Prawdziwy piracki pojedynek. Po tobie, ziomeczku. Popełniłeś błąd. Piracki rapier. Super. Oczywiście uszkodzony. Bo po co? Więc jednak cię dorwałem. A i owszem, tylko nie wiem, kto kogo dorwał. No chyba, że tak będę trafiał wspaniale jak przed chwilą. No ej, no co to za unik? Nie oszukuj, gościu. Kodeks pirata, strona pierwsza, otrzymano. Super. Kuferek. Zacznijmy od początku. Złamany. Przejdziemy się plażą i ogarniemy sytuację. Kusza, wytrychy. Fajnie. Podoba mi się ten łup. Przy okazji musimy się podekspić, żeby nauczyć się bycia. O, tam jest topielec. Ciekawe, jak sobie z takim poradzimy. O. Dobry damage w nie wchodzi. Jakie one szybkie. 80 expa, co z nich leci? Spon i skóra topielca, żółwik. No, żółwika nic. Tutaj kuferek. Woda, wytrychy. W sumie spoko. Kolejny topielec. Dobra, elegancko. O kurde, ale hit wszedł. O kurde, bandyci. Ale blisko. Zapiszmy. Ani kroku dalej. Więc jednak cię dorwałem. Lekkozbrojny bandyta. A co tu się dzieje?
Dobra, dobra, dobra. To jest. Milimetry. O! Oj, oj, oj. Trzeba pamiętać, żeby iść pod skosem. Nie! Wyłaź z tej wody! A może załatwmy tego łucznika najpierw? On to za... Jump, 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 jump. Nie ma takiego bicia, koleżko. I w dupę strzałę. No chodź, chodź, chodź. Dobra. Drewniany puklerz. Otrzymano. Bardzo dziękuję. Złodziej, łuk otrzymano. Tutaj młody awanturnik, jakiś lucik ciekawy. Tutaj chłopek, roztropek. Czy ktoś tu się jeszcze ostał? Nie. Wspaniale. O, i to są towary dla Urkrasa. O, i tam będziemy musieli poszukać tego orkowego patrolu. Ale jeszcze tutaj sobie chwilę popatrzmy. Nie. Nie udało się ustrzelić tego drugiego. Niestety. Siema. Bo tutaj to jakoś średnio mi się widzi, żeby było. Dobra, może wypiję tą miksturę, bo zaraz wyskoczy nam coś. I będzie GG. O, no i w końcu strzał na miarę takiego geniusza łucznictwa jak ja. To po prostu ten łuk jakiś taki mało celny tak naprawdę. Ja wszystko dobrze zrobiłem do tej pory. Dobra, tu mamy jakieś kwiatęcje, tu mamy... Dobra, na pewno tutaj nie ma żadnych... tych. Tak w ogóle to ja dwa jelenie zabiłem, jednego zlutowałem. Gdzie ten drugi, którego zabiłem? Wyparował. Dobra, ale miesza z tym. No, proszę bardzo, udało się na hitka zabić. Ścierwojadka. Szybki skan terenu. No ale kurde, teraz nam poszło. Ładnie. Rozprawiliśmy się z bestiami. Oho. Topielcu. Hamuj. Gdzie, gdzie, gdzie? Nie możesz mnie atakować, dopóki ja cię pierwszy nie zaatakuję. Łamiesz zasady. Ciekawe, czy tak trafię go. Strzelam go gdzieś tam po stopach. Ciekawe, czy w sumie topielce tutaj to są zwierzęta stadne. W sensie, że jak jednego zaatakuje, to mnie zaatakuje cała chmara. Czy tak samo mogę strzelać do nich, nawet jak są w grupie. Jeszcze nie spotkaliśmy grupy topielców, ale może tak się zdarzyć.
Dobra, śmiech, chichy, gdzie są te cholerne orki? Dobra, tu kolejny żółwik. Czy my tu coś odkryjemy ciekawego? Kolejny topielec. Dobra, jak już nałożyłem cięciwe, to możemy sobie zabić żółwika. Kurczę, kończy się plaża. Gdzie są te gnoje orkowe? Wow. Tu się zrobiło niebezpiecznie. O, tutaj proszę bardzo, korzeń. A tu się chyba tędy do Cape Dan idzie. Więc nie, to nie jest miejsce dla nas. Gdzie są orki? Cholerne. Dobra, tam są dwa topielce. Zaraz zobaczymy, czy ruszą na nas grupowo. Tak jest. Oho. Oj. Dobra. Udało się, ale trzeba wiedzieć, że atakują grupowo. No kurde, jakaś jaskinia. Dobra, tam są gobliny. Dużo goblinów. Spadaj. Zielony gnoju. Dobra, pięknie. Wykarczowane towarzystwo. Dobra, sejwik jak najbardziej wskazany. O kurde, ile was tu? Dobra, przywódca goblinów jakiś tu jest. Zapiszmy. Kim ty jesteś? Ja pierdzielę, jaki twardy chłop. Zostaw mnie, paskudno! Co to jest? Dobra, może Mele go spróbujemy pokonać. No chodź. Dobra. Dobra. Oho. O, to za kozak. Mógłbym go w sumie na strzały porobić, ale ja nie wiem, czy ja chcę tyle strzał zużywać. Mam ograniczoną ilość.
A tu dużo rzeczy jest do ogarnięcia. Oha, dobra. Po prostu stąd spierdzielamy. Orków tu nie znajdziemy. Chyba, że martwych. Mam nadzieję, że nie. Znaczy mam nadzieję, że są martwe, ale... Akurat nie te konkretne. Te konkretne to chcę wyrżnąć osobiście. I odzyskać szaliczek. Dobra, chłop chyba się poddał. Więc powiem szczerze, nie wiem gdzie mam szukać tych... Zobaczmy jeszcze sobie dzienniki. Mapy gdzieś tutaj mamy. Mapa skarbów. Myrtana. Co to jest? Mapa świata. To jest koło Cape Dan. Czekaj, co tu jest? Ale to, że na tym, tak? O kurde. To mamy zagadkę do rozwiązania. Dobra, to może wejdziemy sobie tędy, bo tu jest jakaś mapa skarbów. O. Tam jest pełzacz. Dobra, nie jest już taki przerażający. Jak się trochę zboostowaliśmy. Ale przerażające to są moje... Zdolność moich strzałów. Płytka spędza... O, tu nawet coś takiego umiemy wydobyć. Zapiszmy grę. Nic tu nie ma. To chyba drugie wejście do tej jaskini w ogóle. Sen kolejny. O, to takie rzeczy mogą się przydać. O jest. Nie no, moje umiejętności strzelania to są... Nie ma tu nic więcej. Nic tu nie ma. Żałosne. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic ciekawego. No, zapiszmy grę. Kurde. To co tu się dzieje? Nic tu nie ma. Dobra, chociaż dobrze, że te strzały można podnosić. Zapiszmy grę. Metalowy kufer. Złamany. 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 Mhm. No taki kot... O, otwieranie zamków. Super, jakbyśmy trafili jakąś arcytrudną skrzynkę. Piszmy grę. Jeszcze więcej goblinów. Oho. Wow, dobra, udało się wytępić towarzystwo. Nie wiem, gdzieśmy zaszli, w ogóle dziwne miejsca. Okej. Tam jakiś
potwory wielkie. Nie ma tu nic więcej. Gdzie myśmy trafili? Ogr jakiś. Dobra, jeszcze tego pełzacza sobie zabijemy. To jest fajne źródło expa. Tam są jakieś niższe kondygnacje. Chryste Panie. Tam jest ich więcej. Tam są dwa te łby potężne. No. Nie, dobra, wiecie co, to chyba bez sensu. My sobie jeszcze ogarnijmy te skrzyneczki i się wyteleportujmy stąd. To nie jest miejscówka dla nas na razie. Ja to więcej strzał będę marnował niż to jest warte. No jak ładnie poszło. Kolejne otwieranie zamków, jakieś pierdoły. Ale na pewno trzeba będzie tu wrócić. Zacznijmy od początku. Okej, kurczę, ile tych zwojów snu nagle nam zaczęło wpadać, nie? Tam kolejne gobliny. Nie, wrócimy tak, jak będziemy mieli większą ilość wrażeń. Co my tu mamy? Drewniany puklerz, zużyte. No wtedy nie będziemy aż tyle strzał zużywać. I będzie można sobie tutaj poparmić i zwiedzić to, bo widzę, że to jest naprawdę jakiś potężny kompleks. Więc dobra, co my chcemy iść? Najpierw chcemy iść do tego myśliwego. Dzień dobry, proszę pana. Skończyłem robotę, rybak nie ma już problemów. Naprawdę, wreszcie się postarałeś. Teraz mogę cię nauczyć podstaw myśliwstwa. Potrzebujesz jeszcze pomocy? Tak, byłoby wspaniale, ponieważ dobrze poradziłeś sobie z dzikami, kolejne zdanie będzie trudniejsze. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 skór dzika. Gdzie mam zdobyć te skóry? Dobra. Aha. Nauczmy czegoś o polowaniu. Dobra, ty nic mnie mądrego nie nauczysz. 277 strzał. Łuk kłusownika. O. Kurczę, nie jest za wybitny. Nóż myśliwski. O, tylko zasięg ten, nie? Dodatkowo pozyskiwanie skór. Aha. O, tutaj jaka ciekawy przedmiot. Nóż wilka. Tylko kurczę, strasznie krótkie te rzeczy, ale pancerz myśliwego, cichy łowca, nie. Kaptur myśliwego, max wytrzymałość plus 25, bierzemy to od razu. Nawet się nie zastanawiamy, ostre strzały umiemy. Skap po myśliwsku, o kurde, jakie to drogie, to musi być niezłe. Dobra, ale my mamy trochę fantów. O. Nie wiem, po co trzymam łuk pirata. Nie wiem, po co ja ostre bełty, kusze, takie tutaj pierdółki. Dobra. Branie farmersa. Dobra, mamy założoną tarczę, mamy. I od razu, albo w sumie na razie zostawmy sobie te trofea. Aha. No tak, trochę mnie poniosło, widzę. Okej, okay, handelek. Jeszcze zarobiliśmy trochę na tym. Dawaj mi ten kaptur. Teraz to mamy plus... Plus 50, plus 65 wytrzymałości. No ładnie, ładnie. Nie powiem. Dobra, teraz gdzie był... O, tu byłeś, dobra. Pozbyłem się orków, którzy kręcili się w pobliżu Redok. Świetnie, teraz będzie znacznie bezpieczniej w okolicy. Weź trochę złota, przydać się.
Mam chwilę wolnego czasu. Masz dla mnie jakąś pracę? Orkowie odeszli, ale motłochu wciąż przybywa. Możesz pomóc mi obronić wioskę przed nieproszonymi gośćmi. Nie martw się, nie odejdzie z pustymi rękami. Co muszę zrobić? Żołnierze mówili, że piraci osiedli po bliską plażę. Musimy pozbyć się tych psubra tu, zanim przyjdzie im do głowy, aby napaść na wioskę. Jeśli chodzi o tych piratów, których właśnie spotkałem, mam dla ciebie wiadomość. Tak, mam nadzieję, że są dobre. Spotkałem kilku piratów przy brzegu. Są martwi. Jesteś pewny? Niedawno przyszedł rybak, który mieszka na plaży. Powiedział, że został obrabowany przez piratów. Ukradli mu beczki z rybami. Idź i porozmawiaj z nim. Pomóż mu. I nie zapomnij zabić piratów, którzy go zaatakowali. Kiedy skończysz, wróć po nagrodę. Oho. Ten chłop to jest wymagający na tej plaży. Naprawdę. Wiecznie jakieś problemy ma. Ale dobra, no pomożemy mu to zrobić. Dobra, Bill. Co ci się stało znowu? Piraci zaatakowali mnie, zrabowali beczułki z rybami. Łowiłem te ryby przez 3 tygodnie i przechowywałem w beczułkach. Chciałem sprzedać te ryby w wiosce, lecz teraz nie mam ryb ani złota. Wróć mi moje dobra i spraw, aby ci drani się tu więcej nie pokazali. Którędy poszli ci? Piraci uciekli na plażę, rozejrzyj się tam, nie zapomnij o beczkach. Spokojnie, zwrócę ci je. Spoko loko. Dobra, czyli to trzeba będzie... pójść tędy. I chyba w lewo, no bo tam w prawo wszystko zeksplorowaliśmy. Biedny żółwik. Ojejku, i drugi. No ale dobra. Idziemy sobie. Oho, topielec. Prawie 700 strzał mamy. To jest ładny wynik. Myślę, że spokojnie na wszystko zrobienie tutaj, co mamy zrobić, nam wystarczy. Jeszcze na dojście do Montery i długo poza tym. Tu ktoś leży. Jorgen. Burza gradowa. Jorgen, a to nie był ten nasz kapitan na statku z Gothica 2? To martwi nasi przyjaciele na plaży? Halo? O, są piraci, dobra, zapiszmy. I zaczynamy. Imprezę, ciekawe ilu ich tam jest. 4? No chodź. No, idziesz? Dobra, to powinno być w miarę bezpiecznie. Dobra. Ten nie był za bystry. Szafir otrzymano. Forsarz Newberry, to chyba ich przywódca. Oddawaj nasz sprzęt ze statku, gnoju. Przebrzydły. Dobra. Bo teraz młody pirat nam tu przyjdzie. Tam i stoczyć bój. Okej, tam to chociaż próbuję coś parować. No. Okej. O, akurat mikstura z niego wyleciała, to możemy sobie użyć. Hej, korsarz! Smaczne? O jest. Gdzie? Wracaj tu. Dobrze, chodź tu tym łucznikiem. To mi się podoba. W ostatnim momencie. O Jezu, co ty tak odleciałeś? A ten co się uzdrowił, gnój?
No dalej, chłopie. Ogarnij się. Dobra. Trochę go poobijamy. Zapiszmy grę. Całkiem fajnie wyglądamy w tym outficie. Widzę, że taktyki obronne ci w ogóle nie są znane. Patrz, ani razu nie zablokował naszego... O, dobra. Wywołałem do tablicy. Przypomniał sobie. Rudy kapitan, Newberry. W ogóle ciągle tu jest tyle rudych postaci. Ja nie kumam. Twórca młody był jakiś... Miał taką złocistą barwę włosów. Nie wiem, i czuł się... wykluczony społecznie, że tak mało. O, to jeszcze dwóch piratów w ogóle. Wstawaj, zesrałeś się. Więc jednak cię dorwałem. Dobra, myślę, że wystarczy marnowania tych strzał na ciebie. Dobra, ci piraci to nie są zbyt wymagający przeciwnicy. Albo ja po prostu nabrałem trochę wprawy. O ty gnoju. A, chciałem inną taktykę spróbować i od razu zostałem w ciry. Trzeba korzystać ze sprawdzonych schematów. A ty tam co? Tak będziesz stał i się patrzył? O dobra, to trzy strzały to możemy na niego zużyć. 40 expa, ja pierdzielę. Jezus Maria. Co tu się wydarzyło? Nic tu nie ma. Dobra, może zwiedzimy jeszcze kawałek plaży. O? To co się dzieje? Czemu to jakiś kurde ork bez broni? No lej go tam. Pała zwycięzcy. Gin, gnoju. Haha. Nieważne, że będę z wami sprzymierzony, ale znaczy, że jestem waszym przyjacielem. Oj, tam patrzcie, kolejny gruby jakiś leży. Sztaba magicznej rudy otrzymano. Dobra, ale tam już nic nie widać. Więc dobra. Wrócimy się do Ardei. I do pana rybaka. Przy okazji przypomniałem się, jak już mamy, to możemy chyba zawitać do domu tego pana. Otworzyć tą skrzynię z kosztownościami. Zacznijmy od początku. Ojoj. Zacznijmy od początku. Co my tu mamy? 508 sztuk złota. O! Fajnie. Co jest? O właśnie, pokaż mi swoje towary. I co ja chciałem jeszcze zrobić? Właśnie temu typowi oddać tę dostawę. Stać! Zginę. Nie. Mamy. No. Trzeba de... O, to tutaj dostaniemy deski. No dawaj. Doskonale. Czego jeszcze chcesz? I awansik. Spadaj stąd. A co z... Nagroda?
Zawsze znajdzie się praca dla zarządcy magazynu. Możesz to powiedzieć głośno, Moro. Przede wszystkim to najemnicy przynieśli mi kłopoty. Polują na dziki, lenie i wilki dla zabawy. Moimi strzałami i bełtami. Czemu twoimi? Myślisz, że skąd mamy te zapasy amunicji? Płacimy najemnikom za wykonywanie prac godnych Mor. Zatem wyposażam każdego w kołczan pełen strzał lub bełtów. I na czym konkretnie polega twój problem? Będziesz odbierał dla mnie nowe dostawy. Ale ja nie jestem żadnym Nie chcę słyszeć żadnego ale. Masz mi przynieść nowe strzały i bełty, bez gadania. Nie będzie żadnych problemów z odbiorem przesyłki. Jaką korzyść może nam przynieść jedna dostawa? Przyprowadź mi szyftarzy, którzy przysyłali towar. Zatem rozejrzę się za handlarzami. Dobrze, Mora, zajmę się zapłatą za comiesięczną. Potrzebujesz wielu bełtów? Jeśli chodzi o bełty, licz się nie ich ilość, ale jakość. Jeśli otrzymam 200 zwykłych i 300 ostrych bełtów miesięcznie, uznam naszą współpracę za owocną. Stralis otrzymuje dokładnie takiej ilości towaru, jaki potrzebuje. Brzmi kosztownie. Tak, Mora, to będzie bardzo kosztowne. Miejscowy kowal ma dość wysokie ceny. Właśnie dlatego dam ci teraz 200 sztuk złota, a dodatkowe 300 dostaniesz dopiero, gdy znajdziesz szyftarza produkującego ostre bełty. Jeśli uciekniesz ze złotem, osobiście dopilnuję, byś zdechł. Coś jeszcze? Tak, przygotuj się do pracy, Mora. Ile strzał potrzebujesz? Nie jestem pewien, jakieś 900 sztuk na miesiąc. Znasz kupca w Silden, który sprzedaje takie ilości strzał? Gdybym takiego znał, to nawet nie musiałbym się do ciebie odzywać, Mora. W każdym razie, w Silden jest coś w rodzaju magazynu. Porozmawiaj z jego zarządcą, Givesem. Rozumiem. Potrzebuję desek. Czego chcesz, Mora? Desek, żeby rybacy z Ardei mogli wybudować nowe łodzie. Zapomnij o tym, deski zostaną tutaj. A po co ci te wszystkie deski? Uruk chce wyciąć las przed wioską, aby rebelianci nie mogli się do nas zakraść. Chcę też, by niewolnicy pracowali, a nie obijali się. Chcesz powiedzieć, że nie możecie używać desek? Oczywiście, że możemy. Używamy ich do rozpalania ognisk w zimę, a resztę wymieniamy na towary u innych regionów. Ale to nie twoja sprawa, Mora. Kupię te deski od ciebie. Przyniosłeś mi moje skradzione towary. W zamian dostaniesz specjalną cenę. 2500 sztuk złota, ja pierdolę. Masz. Rybak z Ardei przyjdzie tu po deski. Śpiesz się, Mora, nie chcę mieć tu obcego towaru. Pokaż mi swoje towary. 119 strzał. O. A ja ci odsprzedam trochę sprzętu twoich ziomków. Co ty na to? Szabra piracka, 3 pirackie rapiery. Tutaj pach, ubranko farmera. Dołóż hajsiwa. I jesteśmy dogadani. Ile to jeszcze masz? 11 tysięcy. Właśnie, to tak. Pale płomieni na pewno możemy, bo nie będziemy mieli na to many. Pędzenie zła. Burza gradowa, 400 many, ja pierdziele. Ale drogie przynajmniej. Okej. Ja myślę, że dołóż złoto, handluj. No i mamy już ładny zapas. Pokaż mi swoje towary, co ty masz tu ciekawego. Nic nie masz dla mnie ciekawego. Goń się, leszczu. Kupiec jakiś randomowy. No, tak trochę gówno asortyment, ale niech będzie. Dobra, w sumie mogę zagadać z tym typem, powinien mi jakiegoś expa dać. Łowca drzew. Od. W ko... Nie wiem. Dobra, co ja jeszcze mógłbym zrobić? Ile mamy tego? 24 punkty, czyli możemy w sumie skoczyć. Albo dobra. Na razie sobie to darujmy. Wróćmy do Ardei. I teraz idziemy do pana rybaka. Dobra. To twoje beczułki? Tak, to moje. Oddaj mi je. Proszę, weź je. Musiałem się trochę namęczyć, aby zabrać się pierotem. Proszę, weź trochę ryb za pomoc. Załatwiałem ci deski, Escape Dan. Wszystko gra, chodzi mi o to, czy nie mają z tym żadnego problemu. Spokojnie, nie będą was nachodzić, by niszczyć wasze łodzie. Ale musisz sam przynieść deski. Idź do Urkrasa, to zarządcy magazynu i zapytaj go o swój towar. Dziękuję, bardzo nam pomogłeś, ale nadal potrzebuję czegoś innego. Czego jeszcze brakuje? Możesz nam przynieść jeszcze gwoździe? Potrzebujesz gwoździ? Oczywiście, jakie na ciebie deski mają się trzymać razem. Najlepiej zajrzyj do kuźni Luka. W porządku, nigdzie nie jest, niedługo wrócę. Dobra, jeszcze wpadłem na misterny plan. I może spróbujemy wyrżnąć te wilki. A co nam szkodzi? One w ogóle żrą. Kurde, jak to trafić?
Co się dzieje? O, udało się. O Jezus Maria. Ale spoko, bo się chyba podzieliły te wilki. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Pójdziemy się przespać, żeby odnowić sobie żyćku. I dobijemy resztę watachy. I zobaczymy, co tam ciekawego jest. Bo podejrzewam, że jak tam jest taka chmara, to jakaś nagroda też musi być. Chyba nie chcę tego słyszeć. O, grzyliś. O, biegną, biegną. A i znowu trzy wilki tylko. Cztery. Dobra, teraz szybka spierdolka. Tutaj na tą górkę się wdrapiemy. Oj, chapsnęło mnie dziadostwo. Okej, zajebiście. Udało nam się... No, chowaj ten łuk. Udało nam się to dziadostwo wyrżnąć. A więc... Dawać mi trofea. Super. Dobra, możemy się tu rozejrzeć. Już tu widzę jakąś fajną roślineczkę. Oj, szczawik. Szczawików jak mrówków. Oj, goblinia jagoda. Worth it. Kolejna jagoda, co jest? Z czegoś nie pominąłem? Chyba nie. Korzeń leczniczy, dzika jagoda, żelazodyga. Nic tu nie ma. Kuferek. No, parę fajnych roślinek. Na pewno to było. Czemu ja zostawiłem tą rosę poranną? Dobra, tu już nic skitranego nie ma. Udajemy się do Ardei. No weź ten kamień teleportacyjny w łapę. Idziemy do pana Kowala. Siema, potrzebuję gwoździ. Sprzedażą zajmuje się Urszulka. Spoko. Urszulka, chodź tu. Masz gwoździe na sprzedaż? Oczywiście, zanim to wszystko zostało zamienione w gruzę, nie możesz zaopatrywać wszystkich rybaków, bo niczym niezbędne narzędzia. Jedna paczka gwoździ kosztuje 200 sztuk. Dobra, daj mi za trochę tych paczek. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Nic ciekawego, nic nowego. Więc idziemy z powrotem do rybaka. Jesteśmy z powrotem. Tu jest But. A tu jest Bill. Oto twoje gwoździe. Świetnie, dawno... Dawno akurat przybyło. Mam nadzieję, że nie potrzebujesz teraz młotka. Nie, mój młotek jest dość stary, ale wystarczy do budowy łodzi. Dziękuję za twoją pomoc. Dzięki tobie wszystko staje się lepsze. W końcu nie muszę patrzeć na moją starą, gdy jestem na morzu. A co z nagrodą? Nie mogę ci nic dać. Może Hamlar w jakiś sposób się odwdzięczy, albo wróci za dzień lub dwa, kiedy będę miał dobry połów, a dam ci trochę ryb. Dobra. To od razu zrobimy dzień lub dwa. Proszę bardzo. Zostaw mnie w spokoju. Oto gnój. Przebrzydły. Wykiwał nas. Dobra, może ten Hamlar coś nam da. Użytecznego. Hamlar, chodź tu. Czekaj, niedawno przyszli do mnie rybacy i przynieśli dużo ryb. Zbudowali już łodzie i wypływają morze. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Dobra, wytrychy. Chociaż tyle masz. Woda, odtrutka.
No może jedną weźmiemy. Woda jak najbardziej. Dożyć złota. Dobra. Jakie questy nam zostały? Skóry dzika. Właśnie. Czy ja nie mam skór dzika? To jest ciekawe. Ale wiem, gdzie są dwa dziki. Więc za chwilę się nimi zajmiemy. Okej, okay, przeszliśmy na... Nazwijmy to łowisko. Zdychaj. Dawaj skóry. Dawaj skóry. Skóra dzika, 5 sztuk, zajebiście. Akurat mieliśmy trochę farta, że mieliśmy jeszcze tam 3 w zapasie. Dobra. Idźmy do tego chłopka. Najpierw tutaj. Zrobię sobie przerwę. A nie, dobra, to nie ten. Zjeb. Mam skóry. Dobra robota, sprzedaj mi je. Chyba, że chcesz, abym je wziął za darmo. Nie, nie, szukaj innego głupca. Sprzedam je gdzie indziej. Pokażę. Co? Chyba zepsułem, ale strzały przynajmniej mogę dokupić. Czyli co, u niego się respawnują strzały? To by było zacne. 811 strzał. Dobra, ale teraz... O, ciebie szukałem. Zająłem się piratami przy brzegu. Cudownie, wykonałeś kawał dobrej roboty. Myślę, że ten hełm będzie wystarczającą nagrodą. Czy masz dla mnie inną pracę? Tak mam, myślę, że poradzi sobie z tą wyprawą. Ostatnio jeden z buntowników stwierdził, że lepiej służyć orkom niż buntownikom. I postanowił dołączyć do nich, musisz go ukarać. Kto to jest i gdzie go znajdę? Nazywa się Morton. Ostatnio był widziany, kiedy szedł w kierunku obozu orków pod Vanguardem. Musisz się pośpieszyć, zanim ten gnojek dojdzie do tych drani. Zna lokalizację Redok, jest w stanie wyśpiewać orkom, gdzie ono jest. Możesz liczyć na 100 sztuk złota w nagrodę. Zajmę się tym. A, jeszcze coś. Teraz liczy się dla nas każdy człowiek. Więc zapłacę podwójnie, jeśli uda ci się go przekonać do powrotu w nasze szeregi. Jak mam to niby zrobić? Nie mogę ci z tym pomóc. Sam musisz na to wpaść. Oho. To powiem wam ciekawe. W stronę Vanguardu poszedł. Czyli, że jakoś tędy. Tam jest wilczek. Jezu, gdzie ty biegniesz? Boże święty. Tu go nie ma. Więc albo obrał taką trasę, albo obrał trasę ścieżką zwykłą. Duży krwiopijec. Okej. Tam jest kolejny duży krwiopijca. Jak tam nasze punkty w ogóle? No brakuje nam trochę tego doświadczenia. Nie no, tam raczej nie ma tych... tej chusty, tej... utypa. Więc ja nie wiem. Duży krwiopijca kolejny. O, nawet dwa.
Wow. Gdzie on jest? Ten chłop. O, tam idzie Watacha. Więc może my się tak troszkę przemieścimy. Ale krwiopice kolejne sobie wytępimy. Okej, okej. I dzika znaleźliśmy. Ej, co jest? Pach, pach, pach. Dobra, czyli na tej trasie go nie znaleźliśmy. Przy okazji sobie zlutujemy te dwie roślinki. O, i tu roślinka lecznicza. Dobra, gdzie jesteś, Morton? O Boże, teraz szukanie tego patałacha. Dobra, ja robię pauzę i jak go znajdę, to się widzimy. Tutaj jakaś imba się dzieje. Wow, 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 wow. Ojej, jak mi przykro. No chodź tu. Dziku. Gdzie uciekasz? Nieelegancko. Bardzo nieelegancko z twojej strony. Pam, para, pam, pam, pam. A ja dalej szukam tego zjeba. I sobie tutaj zabijamy głodne wilczki. Trochę polowanka na jelonki urządziłem. O, nie wiem, przeszukałem cały tamten teren za tym Mortonem. Chłopa jak nie było, tak nie ma. Nie wiem, gdzie on mógł się skitrać. Ale na pewno dobrze się skitrał. Dobra. I o to chodzi. Mój kolego. Znajdziemy jeszcze jakieś wilki, znajdziemy. Właśnie, mieliśmy zagadać do tego... O! Nie, to ścierwojad. Ale też może być. Mieliśmy zagadać do tego farmersa. Ponoć ma do nas jakiś biznes. Cześć, jak leci? Pozdrawiam cię. Dziękuję za pozbycie się orków z farmy. Teraz wszystko jest jak należy. Jak się tu dostałeś? Słyszałem, że farma została oswobodzona i zdecydowałem się tutaj osiedlić. Co się stało z rolnikiem, który był tu właścicielem? O ile wiem, kiedy przybyli orkowie, to splądowali tą farmę i zabili tego farmera. Butna historia. Potrzebujesz czegoś? Jest dużo rzeczy do zrobienia na farmie, a pomoc kolejnej osoby by mi nie zaszkodziła. Chcę rozszerzyć swoją działalność, a jeśli mi w tym pomożesz, nie będę ci dłużny. Czego chcesz? Konieczne jest skupienie krów w gospodarstwie. Dzięki temu nie będzie nam brakowało mięsa. Gdzie mam krowy kupić? Gdzie mogę kupić krowy? Hamlar z Ardei może w tym pomóc. Weź te 900 sztuk złota. Potrzebuję 3 krów. Ruszam. Dobra.
Pokaż mi swoje towary. Co ty w ogóle tu masz ciekawego? Woda. Bulion. Ile tam bulion? 40 golda. Spoko. O, szynka. Pamiętam, z tego można było coś fajnego robić. O, wina. Wina dajcie. Handlujmy. Brzmi ok. Brzmi jak deal. Idziemy szukać dalej wilków. Ok, znalazłem. Ale tym razem są trzy wilki, więc może być małe wyzwanie. Ojej. Chciałem w cymbał trafić. Okej. Dobra, może tego normalnie spróbujemy zabić. Super. Tylko jeszcze gdzieś jakiś wilk się uchronił i ja nie wiem gdzie. Kuferek. Fajnie. Jakby tu to zagrać? O. Perfekcyjnie. No, takie. Nie do końca. Może tutaj są jeszcze. Nie. Tutaj nie ma wilków, ale są. Bandyci. Między nogami trafiłem. Nie no, celujemy w głowę, nie w fujarę. Dobra, może go wykończę normalnie. Chodź gościu, bo zaraz spadnie z tej krawędzi i będę szukał twojego ciała. O Jezu! Pi! O, ale bym się nadział! Taki złamas by nas pokonał! Chryste panie! O, metalowy kuferek! Złamany. Złamany. Raz, dwa. Złamany. O! W ten sposób. Co my tu mamy? Miksturę przemiany. Krwiopijce, wzębacza. Ognistego jaszczura. I kosztowność. No i chyba git. Dobra, idę szukać tych wilków, żeby dokończyć zadanie. I proszę bardzo, znalazłem. Chyba ostatni osobnik, jaki przetrwał tej watachy. Tak jest. Proszę bardzo. I zdolności łowieckie. Bardzo mi się podoba, że za takie zadania, właśnie które są, powiedzmy, jakoś tam skategoryzowane, dostaje się punkciki. Czyli za jakieś zadania łowieckie, łowiectwo dostajemy. Jakieś tam siłowe, siłkę i tak dalej. No, pada to w moje gusta. Me gusta, dobra. Przetransportujmy się. I zdajmy relację, że udało nam się tutaj. Wilki. Po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Orkowie są z... Owszem, możesz udać... Dobra. Teraz chyba pozostało nam pozabijać bandytów Ortegi. Chodź. Super. Ale to uczynimy już w kolejnym odcinku. Ten jest mega długi, mega, ale bardzo dużo zrobiliśmy. Tymczasem ja wam dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do komentowania, oceniania. Widzimy się przy kolejnym i siemaneczko.